taki Koszyce Chicago Club powstał 16 lat temu. No i naszym zadaniem jest zbieranie pieniędzy. To jest organizacja charytatywna. W ostatnim roku się zwróciła parafia, rodzinna parafia w Koszycach, że plebania się spaliła i potrzebują trochę do finansowania tą różnicę, które firmy ubezpieczeniowe nie pokrywają, archidiecezja i tak dalej. Także zbieramy to już drugi rok. Tak? Mamy taki plan, żeby jak najwięcej uzbierać tych pieniędzy i przekazać to jednorazowo, tak aby była to taka suma pokaźna dosyć. No, mówimy o kilkudziesięciu tysięcy. Także to jest nasz ten piknik charytatywny i głównym celem właśnie tego pikniku dzisiaj. Piknik się dopiero zaczyna. Za nami skończyła się msza i teraz przygotowane są jedzenie, picie i także próbujemy to rozkręcać i myślimy tak, że będzie więcej ludzi za chwilę. Pogodę mamy super, także jakby wymarzona pogoda, bo jest nie gorąco i zarazem troszeczkę chłodniej, tak, że to jest super. Wolelibyśmy, że było gorącej, bo wtedy ludzie więcej piwa piją, ale tak to będą więcej jeść może, a mniej pić. Także tak wygląda. Także chcielibyśmy wszystkim gościom. Dachy rozchodzą się wspaniale. No właśnie. I teraz chciałem przy okazji podziękować wszystkim ludziom, którzy przychodzą tutaj do nas na pikniki, nas wspomagają i donacjami, i pracą, ale w szczególności chciałem podziękować zarządowi, który tak pracuje przez tyle lat i to są takie rzeczy, które się poświęca dniami i miesiącami, żeby przygotować i później tutaj pracować. Jest tych nas 15-20 osób. Także przy okazji chciałem naprawdę podziękować za tę pracę. Ale pracy są nieznane, głośne. No to właśnie o to chodzi, żeby zarażać innych ludzi do tego, bo ludzie wyjeżdżają do Polski, niektórzy zostają, przenoszą się i tak dalej, się sytuacje zmieniają, ale za to mamy nowi ludzie, starsi odchodzą, nowi przychodzą, także mamy taką nową krew w klubie i w zarządzie. Także to trzeba doceniać. Także dziękuję. Następstwo właśnie pomoc. No i Bożenka tutaj, która też, ja myślę, że bez niej by się ciężko było tutaj zorganizować coś, bo tyle co dziewczyna załatwia i lata, także dzięki Bożenku za to. I ja też dziękuję za to i muszę uciekać dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia, dziękuję. Pani Bożenka, chcę pozdrowić. Tak, pozdrowienia dla wszystkich, najpiękniejsze. Drodzy Państwo, witamy wszystkich na pikniku Koszyce. Jeszcze się nie rozpoczął na dobre, ale cały czas mamy nadzieję, ponieważ wita nas piękna pogoda, piękna atmosfera i cały czas czekamy na... Jaki zespół będzie grał? Jaki zespół będzie przeszkadzał w dobrej zabawie? No cóż, mam to powiedzieć, tak? No dobrze, zespół się nazywa Chris Band. Dobra, więc zapraszamy, miłej zabawy, a ja idę przeszkadzać. Dziękuję pięknie. Idę za panem. Ruszamy tam już. To co? Chwileczkę uwagi, w tym momencie przed nami sława Polskiego Radia Chicagowskiego, pani Zofia Borys we własnej osobie. Właśnie tutaj. Dzień dobry, pani Zosiu. Pani Zofiu, jest pani, jest pani w telewizji. To my się... Na chwileczkę. Dobra, idziemy dalej. Do pani Zosi wrócimy za chwileczkę. Dobrze. O, teraz nie. Można pani Zosiu? Darno się kłania. Dobry.
że tak powiem, hekm. Dzień dobry, po długiej przerwie zapraszamy w takim układzie do tego, abyśmy w tym momencie zrobili coś takiego jak wytrząśnięcie z siebie tych kalorii, które nagle w tym momencie zaczną się okazywać jako zbędne. Obiadowe. Tak jest, obiadowe i brzuszno, prawda? Brzuszno-żebrowo i tak dalej. W każdym razie każdy wie, o co chodzi. Drodzy Państwo, zapraszamy tutaj na nasz betonowy, wspaniały parkiet, który na nic innego nie czeka, a tylko na to, aby Koszyce go połamały dzisiaj w tańcu. Bo na to właśnie zasługuje. Drodzy Państwo, zapraszamy. Będzie głośno, będzie radośnie i bawimy się, dokąd policja nas stąd nie przegoni. Tak zwane shit happens. A co teraz mamy? Teraz mamy lato. I zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy. Yeah.
Kiedy nic nie ma, świat kanały,
jest pod wodą, to tak zrobię jak przed. Okej. Nawet altytę jeszcze tak. Nie schodzimy z parkietu, oczywiście, nie schodzimy.